Tak, proszę Państwa, już jesteśmy gotowi. No to momencik i zaczynamy. Odliczymy sobie najpierw. I później początek konkursu. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozpoczynamy, szanowni państwo, konkurs drużynowego Pucharu Polski Polskiej Ligi Jeździeckiej na zawodach w Leśnej Woli. Rozpocznie ekipa Okręgowego Związku Jeździeckiego w Łodzi w barwach tego okręgu. Nina Milczarek, zawodniczka Tuszyńskiego Klubu Jeździeckiego Garbówek na koniu Siandra. Przygotuje się numer drugi, Corina. Swoje zadanie na pewno dla Łodzi wykonała w tej chwili Nina Milczarek, pokonując ten parkour bez punktów karnych. Czas 58,74 sekundy. Teraz numer drugi na liście startowej, zawodniczka klubu Zbyszko Nowosolna, Olga Sorokina i Corina. Przygotuje się z numerem trzecim Natalia Koziarowska na koniu Carlo. Czyli teraz liderzy po 5 etapach w drużynowym Pucharze Polski Polskiej Ligi Jeździeckiej. Klub z Nowosolnej, Olga Sorokina i Corina. Klub Zbyszko wygrał dwie drużynowe kwalifikacje zawodów w Michałowicach i w Machnicach. A jak będzie w Leśnej Woli? Jeszcze kilkanaście minut i będziemy wiedzieć. Także bez punktów karnych kończy swój udział w tym pierwszym podstawowym przejeździe Olga Sorokina. 0 punktów karnych, czas 56,78 sekundy na koncie klubu Zbyszko. 0 punktów karnych. Sygnał do startu otrzymała Natalia Koziarowska na koniu Carlo. Natalia reprezentuje oczywiście Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Krakus z Fałszowice. Thank you.
Także zero przywozi Natalia Koziarowska na koniu Karlo dla WRKS-u Krakus Swoszowice. Zero punktów karnych. W tym przejeździe czas 59:27, a więc po pierwszej serii pełny status po trzy ekipy. Bez punktów karnych rozpoczynamy drugą kolejkę. Drodzy zawodnicy w poszczególnych zespołach, którzy wystartują na wysokości 120 cm. Patryk Mordaka i Bora, Okręgowy Związek Jeździecki Łódź. Już teraz. Potem Andrzej Szanowin. Nie, potem Karina Woźniak i Alkes. Zrzutka na ostatniej przeszkodzie Patryka. 4 punkty karne, czasy 48:35 sekundy, zatem po dwóch przejazdach. Na ten moment OZJ Łódź 4 punkty karne. Teraz zawodnik klubu, zawodniczka klubu z Wyszką Nowosolna Karina Woźniak i Alkes. Przygotuje się Katarzyna Romanko i Szamanka, więc Krakus z Poszowice. Bardzo ważny, każdy przejazd. Przypomnę, oczywiście jest ten wentyl, jeżeli się jedzie w czteroosobowym składzie, ten najgorszy wynik pozostanie wrzucony. Popatrzmy, przed Państwem Karina Woźniak i Alkes. Tyle, że Zbyszko jedzie w trzyosobowym składzie. Zadanie Karina Woźniak, 0 punktów karnych, czas 52:67, a zatem Zbyszko Nowosolna po dwóch przejazdach. Po przejazdach dwóch swoich zawodników na koncie, 0 punktów karnych. No to teraz czas na Krakus, Krakus Swoszowice. Na drugiej serii reprezentuje Katarzyna Romanko na klaczy Szamanka i przejazd tej pary już za chwilę, potem obsługa parkuru. Podniesie wysokości przeszkód dla zawodników, którzy będą pokonywać ten sam parkur, tyle że 10 cm wyżej będą zawieszone drągi na przeszkodach.
siebie zadowolona Katarzyna Romanko na szamance, bo jej wynik na pewno będzie się liczył. 0 punktów karnych, czas 56,58 sekundy. Po dwóch kolejkach Krakus, 0 punktów karnych. Prosimy o obsługę parkouru. Teraz powracujcie, panowie, podnieście wysokości przeszkód do 130 cm. Przed nami przejazdy zawodników, którzy właśnie są zgłoszeni w poszczególnych ekipach do tego trudniejszego, jak się wydaje, zadania, czyli pokonywania wyższego parkouru. I tutaj rozpocznie Damian Rytych, który, przypomnę, jest w składzie Okręgowego Związku Jeździeckiego w Łodzi. Później Andrzej Szalochin z klubu Zbyszko-Nowosolna. No i na koniec Jarosław Koziarowski i WLK z Krakus, a później jeszcze dwa przejazdy, bo pełne składy, przypomnę, zgłosiły OZJ Łódź i Krakus z Foszowica, więc będzie jeszcze Ewelina Szczepanik i Krzysztof Leśniak. Po dwóch kolejkach OZJ Łódź 4 punkty karne, Zbyszko-Nowosolna i Krakus z Foszowice 0 punktów karnych, ale oczywiście to wszystko może się zrównać, bowiem przypomnę tylko, jeden najgorszy wynik będzie odrzucony oczywiście w ekipach, które są reprezentowane przez czwórkę zawodników. A więc tu w przypadku klubu z Nowosolnej, klubu Zbyszko, nie ma takiej opcji. Ci zawodnicy się mylić nie mogą. Proszę Państwa, czekamy na informację od gospodarzy toru, czy tor jest gotów. Jeszcze nie jest, jeszcze czekamy. No to zróbmy troszeczkę nastroju. Proszę Państwa, w oczekiwaniu, aż tor będzie gotowy, ja przypominam, po pierwsze o zapisach do konkursów na dzień jutrzejszy, a więc koniecznie przy zapisach zaznaczcie, które przejazdy, których koni będą, mają się liczyć do Polskiej Ligi Jeździeckiej, to po pierwsze. No a po drugie zapraszam na dzisiejszy wieczór w imieniu organizatorów zawodów. Dzisiaj na sportowo spędzamy wieczór. Spotykamy się po zawodach przy boiskach do siatkówki i piłki nożnej. Mark, ready? No to jak ready, to zaczynamy. Proszę Państwa, 130 cm wysokość parkouru. Damian Rytych otrzymuje sygnał do startu. Przypomnę, reprezentuje w tym konkursie OZJ Łódź. Dosiada konia Risotto. Popatrzmy. Rytych i Risotto, 0 punktów karnych, czas przejazdu 61, 61, 0 punktów karnych
dopisujemy Okręgowemu Związkowi Jeździeckiemu w Łodzi. Więc po trzech kolejkach cztery punkty karne. A to przypominam, może ulec zmianie, bo OZJ Łódź ma czterech zawodników. Teraz przed Państwem Andrzej Szalochin i Choco Lady, FKJ Zbyszko Nowosolna, potem Jarosław Koziarowski i Czenet. Przypomnę, ekipa z Nowosolnej ma trzyosobowy skład, więc to bardzo ważny przejazd, który na pewno będzie się liczył w końcowym rozrachunku tego klubu. Klubu Nowosolna Zbyszko Nowosolna. Już zaczął Andrzej. Część podstawową, ekipa Zbyszko Nowosolna kończy bez punktów karnych. Andrzej Szalochin to zapewnia swoim przejazdem 0 punktów karnych na koncie klubu z Nowosolnej po trzech przejazdach i to jest wynik końcowy części podstawowej. Teraz Krakus Słaszowice i Jarosław Koziarowski na koniu. Czenet, potem Ewelina Szczepanik i Pawla. Także 0 punktów karnych po dwóch przejazdach drużyny z Krakowa, ze Słoszowic. Jarosław Koziarowski, Czenet, 0 punktów karnych, czasy przejazdu 54-52 i 0 punktów karnych po trzech przejazdach na koncie Krakusa, więc na pewno będzie rozgrywka. Proszę Państwa, rozpoczynamy krótką, dwuprzejazdową, czwartą serię. Bardzo ważny przejazd teraz. Ewelina Szczepanik i Pablo pierwszy. Dla tej ekipy to bardzo ważny przejazd. Jeżeli będzie 0, będą liczyć się dalej. Każdy błąd sprawi, że ta drużyna będzie trzecia. Po
Pozostaje w grze okręgowy Związek Jeździecki Łódź, a to za sprawą przejazdu Eweliny Szczepanikie na koniu Paulo I. 0 punktów karnych, czas 56:33. Odrzucamy wyniki, 4 punkty karne Patryka i pozostaje 0 punktów karnych. A więc wiemy na pewno, 3 ekipy powalczą w rozgrywce o zwycięstwo. Ale jeszcze część podstawowa, ostatni przejazd. Krzysztof Leśniak i Campus Krakus z Olszowic. Przypieczętował 0 punktów karnych dla drużyny ze Skoszowic. Krzysztof Leśniak na koniu Campus pokonał parkur części podstawowej bez punktów karnych. Czas 53:66. No i proszę Państwa, tak jakby się nic nie stało de facto, po części podstawowej wszystkie drużyny bez punktów karnych, a więc wszystkie drużyny już za chwilę zobaczymy w decydującej rozgrywce na wyznaczonych przeszkodach. Już podaję tę kolejność przeszkód w rozgrywce. Kolejny startu będzie taka sama, natomiast przeszkód w rozgrywce, o to taka, 1, 2, 5A, 5B, 7, 8 i 9. Powtarzam, kolejność przeszkód w rozgrywce, 1, 2, 5A, 5B, 7, 8 i 9. No to jeszcze jestem winien dystans i normę. 280 metrów to jest norma, to jest dystans, a norma czasu 48 sekund, norma czasu w rozgrywce. Jeden, dwa, 5A, 5B, 7, 8 i 9. To będzie kolejność przeszkód w rozgrywce. Ja tylko szybciutko przypomnę, że o końcowym wyniku będzie tu decydować. To w tym przypadku tak naprawdę z parkouru wynik w rozgrywce uzyskany przez wszystkich zawodników, bo wszyscy zawodnicy wystartują w tej rozgrywce. A w przypadku jednakowego wyniku, i tu uwaga, wszystkie czasy przejazdu. Trzech najlepszych przejazdów, oczywiście trzech najlepszych przejazdów w poszczególnych ekipach. Łączny czas będzie czynnikiem decydującym o zajętym miejscu. Dziękuję Państwu. Parkour, da nam znać, wzdor jest gotów. Bo teraz są obniżane przeszkody. I tu uwaga, do 125, rozumiem panowie, do 125 cm. Potwierdzone, 125 cm mają wysokości przeszkód. Teraz dla tej grupy, dla grupy zawodników zgłoszonych przez poszczególne ekipy do 120 cm w rozrywce, 5 cm wyżej, a później 135 cm.
pytam się oficjalnie gospodarza toru, czy wszystko jest w porządku, czy my możemy zacząć. Jest potwierdzenie. To proszę Państwa, zaczynamy decydującą rozgrywkę konkursu drużynowego Pucharu Polski, Polskiej Ligi Jeździeckiej na zawodach w Leśnej Woli. Zapraszamy na parkur ponownie Ninę Milczarek, która startuje na klaczy Ciandra. Przypomnę, reprezentuje Okręgowy Związek Jeździecki Łódź. Przypominam, 1, 2, 5 AB, 7, 8 i 9. 1, 2, 5 AB, 7, 8, 9. To kolejność przeszkód w rozgrywce. Prosimy, prosimy. Pierwszą parę. Nina Milczarek i Ciandra. OZJ Łódź. OZJ Łodzi. Troszkę się tu ze Sławkiem przekomarza. No to proszę Państwa, koniec żartów. Rozpoczynamy batalię o zwycięstwo w Leśnej Woli. Przed Państwem w rozgrywce Nina Milczarek i Ciandra. Popatrzmy. Zakończyła przejazd Nina Milczarek w rozgrywce 4 punkty karne i to czas bardzo ważny. 40,53 sekundy. 40,53 sekundy. Teraz na parkurze Fundacja Klub Jeździecki Zbyszko Nowosolna i Olga Sorokina na koniu Corina. Potem Natalia Koziarowska i Carlo, czyli WLKS Krakus Swoszowice. Przypomnę, ekipa klubu Zbyszko w trzyosobowym składzie nie ma tolerancji błędów w przypadku tej ekipy. Nic nie będzie odrzucone, każdy wynik się liczy. Sorokina wykonuje pracę doskonale. 0 punktów karnych. Czas 37-14. 37-14. Co ważniejsze, bez punktów karnych z parkuru. Proszę Państwa, teraz czas na Krakus Swoszowice. Na parkurze Natalia Koziarowska i Carlo 7. Potem Bora i Patryk Mordaka.
części podstawowej było na zero. Teraz rozgrywka. Natalia Koziarowska, Harlo 7, Rakus z Olszowice. Natalia Koziarowska, 0 punktów karnych, czasy przejazdu 39,97 sekundy, 39,97, przypomnę, wcześniej 37,14, Olga, bo to będzie ważne, to będzie wszystko się mocno liczyć. Sygnał do startu otrzymał numer 2 w ekipie OZJ w Łodzi, Patryk Mordaka i Bora, potem Karina Woźniak i Alkes. Zakończył swój przejazd Patryk Mordaka na klaczy Bora. 4 punkty, nie 8 punktów karnych. 8 punktów karnych, czas 36,58, a zatem teraz w rozgrywce 12 punktów karnych na koncie OZJ w Łodzi. No dobrze, teraz proszę Państwa na parkurze Karina Woźniak i Alkes FKJ Zbyszko Nowosolna. Potem Katarzyna Romanko i Szamanka, klacz Szamanka. Zbyszko Nowosolna po pierwszej kolejce w rozgrywce, 0 punktów karnych. Ciągle przypominam, 3-osobowy skład tej ekipy. Nie ma możliwości pomyłki. Czasy przejazdu 39,64. Dopisujemy do słupka klubu z Nowosolnej 39,64. Czasy przejazdu. Proszę Państwa, teraz na parkurze Katarzyna Romanko i Alkes, czyli WLKS Krakus w Olszowice. Zero punktów karnych po pierwszej kolejce, po przejazdach pierwszych zawodników w rozgrywce. Szamanka, Katarzyna Romanko, Krakus, Olszowice. Pełna koncentracja. No i życzymy powodzenia.
0. Jest 0 punktów karnych w drugiej kolejce dla Krakusa Swoszowice. No i czas. 38-77. Zapisujemy 38-77. Czas przejazdu. Proszę Państwa, no to teraz prosimy o obsługę parkuru. Jesteście? Bardzo prosimy podnieść na 135 centymetrów wysokości przeszkód, bo za chwilę swoje przejazdy rozpoczną zawodnicy zgłoszeni do wysokości 130 cm w części podstawowej, a w rozgrywce oczywiście będzie to wysokość 135 cm. Podsumujmy na razie. OZJ w Łodzi. 12 punktów karnych. Bez punktów karnych po dwóch kolejkach w rozgrywce Zbyszko i Krakus. Proszę Państwa, i tu patrzę sobie, przepraszam na taką chwilę ciszy, ale sobie podliczyłem czasy przejazdów po dwóch przejazdach. No mam nadzieję, że się nie pomyliłem. I czas klubu z Nowosolnej na razie lepszy 76-88, 76-88, a Krakus 78-79, niespełna 2 sekundy jest różnicy w łącznym czasie. Proszę Państwa, no to cóż, jest tor gotów, czyli trzeba zacząć. Zaczynamy trzecią kolejkę. Bardzo prosimy na parkurze Damian Rytych, PKJ Bogusławice, ale w tym konkursie Okręgowy Związek Jeździecki w Łodzi. Zakończył swój przejazd Damian Rytych na koniu Risotto. Wynik tego przejazdu w rozgrywce 4 punkty karne w czasie 47,2 sekundy. No, teraz proszę Państwa, z każdym przejazdem to te emocje będą sięgać zenitu. Jest gorąco, a będzie jeszcze bardziej, jeszcze będzie upalnie. Andrzej Szalochin i Chocolady, FKJ Zbyszko, już teraz. To na pewno ostatni przejazd ekipy z Nowosolnej. Andrzej Szalochin kończy występy swojego klubu w dzisiejszych zawodach w Leśnej Woli drużynowego Pucharu Polski Polskiej Ligi Jeździeckiej. 0 punktów łącznie na razie czas 76-88.
punktów karnych mimo trzyosobowego składu na koncie koncie klubu z Nowosolnej. Teraz podsumujmy ten czas. 40:66 sekundy. To czas przejazdu Andrzeja. Za chwilę podamy łączny czas. Szybciutko go oczywiście sobie podliczę. A my już oglądamy przejazd Jarosława Koziarowskiego na koniu Czenet Krakus z Foszowice. Muszą nadrabiać. Proszę Państwa, 0 punktów karnych i Jarosław Koziarowski na koniu Czenet. No i tylko ten czas. 36:39 sekundy, 15:1 dalej. 115:13 sekundy. Nieoficjalny czas przejazdu, a więc w tym momencie ekipa z Krakowa jest na prowadzeniu. Nieoficjalnie. Zostaliśmy informację, że Ewelina Szczepanik i na koniu Pablo nie startuje, a zatem Krzysztof Leśniak i Campus. Dobrze, oczywiście, ale poczekajmy, to są nieoficjalne wyniki. Bardzo proszę o obsługę komputerową teraz o sprawdzenie czasów przejazdu, drugi w rozgrywce, czasów przejazdów zawodników z klubu Nowosolna i klubu Krakus Foszowice. Według moich nieoficjalnych wyników jest po sprawie, ale poczekaj. Proszę Państwa, ja już wiem. Podaję czas łączny przejazdu ekipy Zbyszko Nowosolna. 117:44 sekundy. Czas łączny przejazdu zawodników z klubu Krakus Foszowice. 115:10 sekundy. Krakus Foszowice zwycięzcą tego konkursu. Wielkie brawa! Oczywiście miejsce drugie dla klubu Zbyszko Nowosolna, trzecie dla Okręgowego Związku Jeździeckiego w Łodzi. Wszystkie trzy ekipy już teraz prosimy o wyjazd do dekoracji. Przyznacie Państwo, emocji nie brakowało w tym konkursie.
Ale proszę Państwa, my się rozkręcamy w Leśnej Woli dopiero, bo przecież finały jutro, ale oczywiście rozpoczynamy konkursami zawodów regionalnych, a później już finały Polskiej Ligi Jeździeckiej w trzech rundach, w rundzie brązowej, srebrnej, no i konkurs główny, konkurs Grand Prix, czyli runda złota. Nie wyjeżdżać do dekoracji, czy siła, który prowadzi zawodniczo wszystkie ekipy do dekoracji. Jesteśmy gotowi, a zatem proszę Państwa, rozpoczynamy ceremonię dekoracji zwycięzców konkursu drużynowego Pucharu Polski Polskiej Ligi Jeździeckiej 2016 na zawodach w Leśnej Woli. Pani Małgosiu, za Panią nikt nie idzie. Zawodników, ekipy do dekoracji wyprowadza szef komisarzy zawodów Leśnej Woli, pani Małgorzata Mastalerczyk. Proszę Państwa, my witamy brawami najlepszą ekipę WLKS Krakus Słoszowice. Przypomnę, ekipa ta startowała w składzie Jarosław Koziaros. Startowała w składzie, o tu mam to lepiej, w składzie Natalia Koziarowska, Katarzyna Romanko, Jarosław Koziarowski i Krzysztof Leśniak. A ja bliżej wyjazdu z rozpraszami. Bardzo prosimy także do dekoracji szefów poszczególnych ekip. Ja widzę, że jest już szef klubu ze Słoszowic, pan Krzysztof Koziarowski. Prosimy szefa ekipy z Nowosolnej. No i także oczywiście jeszcze reprezentanta, mówię o zawodnikach Okręgowego Związku Jeździeckiego w Łodzi. No i oczywiście, proszę Państwa, brawami witany Marek Skrzypczyk jako szef OZJ Łódź. Już, proszę Państwa, widzę, sędziowie wręczają nagrody zwycięzcą drużyną. WLKS Krakus Słoszowice, wielkie, wielkie brawa. Pan Krzysztof Koziarowski, szef ekipy.
skład Natalia Koziarowska, Katarzyna Romanko, Jarosław Koziarowski i Krzysztof Leśny. Miejsce drugie. Na miejscu drugim Fundacja Klub Jeździecki Zbyszka Nowosolna. Najmłodszy szef ekipy. To chyba najmłodsza latorośl. Przypomnę, ekipa Zbyszko startowała w składzie Karina Woźniak, Olga Sorokina i Andrzej Szalofin. Zbyszko Nowosolna, Leśnej Woli na miejscu drugim. Otrzymają prowadzenie przed finałem. Proszę Państwa, teraz miejsce trzecie. Okręgowy Związek Jeździecki w Łodzi. Szef ekipy pan Marek Skrzypczyk i ekipa reprezentująca Łódzki Okręg. To przypomnijmy. Nina Milczarek, DKJ Garbówek, Patryk Mordaka, BKJ Bogusławice. Podobnie jak Damian Rytych i Ewelina Szczepanik, Kuszyński Klub Jeździecki Garbówek. Wielkie, wielkie brawa. A tę nagrodę przypomnijmy, wręczali członkowie komisji sędziowskiej pani Magdalena Kryczka, pani Alicja Podolak, Beata Winiarska i Bożena Gnacy. Przypomnę, zawodników wyprowadziła szef komisarzy pani Małgorzata Mastalewczyk. Proszę Państwa, teraz bardzo prosimy najpierw o wspólną rundę honorową, a później ekipę z Krakowa prosimy o rundę indywidualną. Bardzo prosimy, runda honorowa, Państwo brawami nagradzacie ich. Miejsce pierwsze. Kraków z Koszowice przed Państwem. Miejsce drugie FKJ Zbyszko Nowosolna. I miejsce trzecie Okręgowy Związek Jeździecki w Łodzi. Także wielkie brawa. No i teraz bardzo prosimy o rundę raz jeszcze zwycięzcy. Kratus Koszowice. Wszystkim ekipom bardzo, bardzo gratulujemy. Wspaniały pojedynek, wspaniała walka, wspaniały konkurs. Ale jak ja już mówiłem, te emocje dopiero tak naprawdę się rozpoczynają, bo jutro finały, na które już teraz zapraszamy. Bardzo prosimy, aby w tych emocjach nie zapomnieć się zapisać do jutrzejszych konkursów. Zaznaczamy, raz jeszcze powtarzam, zaznaczamy konie, które będą startować, których starty mają być liczone do Polskiej Ligi Jeździeckiej. Bardzo prosimy o tym fakcie nie zapomnieć. Na dzisiaj co? Dzisiaj dalej na sportowo, na plaży, trawie na plaży, na boiskach do piłki siatkowej i do piłki nożnej. Organizatorzy nas zapraszają, szczegóły naturalnie na miejscu. O tym się dowiemy, jeżeli chodzi o emocje sportowe. Tu na hipodromie Stadniny Koni Leśna Wola. To rzeczywiście na dzisiaj, na teraz, to już wszystko.
do zobaczenia, a przede wszystkim do usłyszenia już jutro rano. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni. Kamyczek na polu i strażnik na straży. Lodówka wciąż ziębi, kuchenka wciąż parzy. A po co tak dłubie i dłubie? A za co tak myśli i skubie? I tak się przykłada i mówi z ekranu i brudzi latami i wieczorem i rano. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec. Leśniak Krzysztof, WKS Kraków, Skoczowice, Kampus. No już jest koniec. Dobra, idziemy grać w piłkę. No właśnie, idziemy. Tak, no. Chodź. Ja jeszcze chodź doszło. Macie coś chcę? Ja wiarka. Czy położę szkodę, nie wiem, bo mam dla kałkuszy. Nie, 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 nie,